Na hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu odbyło się walne zebranie Rejonowego Związku Spółek Wodnych. Obsługujemy gminę Kościelec praktycznie w utrzymaniu urządzeń melioracyjnych, które zlokalizowane są w obrębie gminy Kościelec, a tym samym Gminnej Spółki Wodnej Kościelec. Gminna Spółka Wodna Kościelec jest zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych. Stanowi jedną z 5 gmin, na których prowadzimy rokrocznie działalność w utrzymaniu tych urządzeń. Na terenie gminy Kościelec mamy 512,57 hektarów gruntów objętych oddziaływaniem tych urządzeń i rokrocznie, tak jak to w dzisiejszym dniu, mamy walne zgromadzenie, na którym ustalane są składki członkowskie, w ramach to których prowadzone są roboty w danym roku kalendarzowym. Oprócz omawiania bieżących spraw i ustalenia wysokości składek, na walnym zebraniu przekazano informację, która z pewnością ucieszy wielu mieszkańców gminy. W tym roku będą prowadzone prace utrzymaniowe na rzece Kiełbasce. Tak, rok temu poprosiłem sołtysów z naszej gminy o poparcie wniosku uczyszczenia naszego kanału Kiełbaski, jak również kanału Teleszyny i kanału Różkowskiego. Na terenie naszej gminy jest 21 sołectw. Udało nam się zebrać z 16 sołectw takie poparcie. Zebraliśmy razem wspólnie z sołtysami naszej gminy niecałe 500 podpisów. Z pomocą wójta pana Dariusza Ostrowskiego złożyliśmy takie pismo do Wodów Polskich. Czekaliśmy rok czasu na decyzję w sprawie czyszczenia tego kanału. Być może się w tym roku doczekamy takiego czyszczenia. Zobaczymy, jak się sprawy rozwiną. Jak sami państwo widzieliście na filmie, które tutaj pan redaktor zrobił, wiosenne zasiewy są pod znakiem zapytania, ponieważ na polach mamy wodę. Również zimowe zasiewy, które żeśmy dokonali w miesiącu wrześniu, październiku, zostały zniszczone. Tak na dobrą sprawę mamy tutaj na terenie naszej gminy, a w miejscowości Gąsiorów małą powódź. Ta woda, którą tutaj państwo widzieliście, nie tylko niszczy nam pola, ale również infrastrukturę gminną. Są również pozalewane drogi gminne, które nam utrudniają przez to zalanie dojazd do naszych pól. Wójt gminy Kościelec czyni starania, aby Zarząd Wód Polskich uwzględnił również w swoich planach wykonanie prac na kanale Teleszyny. W tym roku będą wykonywane roboty utrzymaniowe na rzece Kiełbaska Duża. Prace utrzymaniowe na rzece Kiełbaska Duża prowadzone były w latach 2012, 2014 i 2015. Na początku roku 2020 przygotowaliśmy wniosek z moim poparciem i listę z podpisami naszych mieszkańców, które skierowaliśmy do PGW Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Kole. Wniosek dotyczący podjęcia działań w zakresie pogłębienia, oczyszczania i konserwacji rzeki Kiełbaski I i Kiełbaski II na odcinku od Strugi Janiszewskiej do ujścia do rzeki Warty oraz podjęcia działań dotyczących pogłębienia, oczyszczania oraz konserwacji kanału Teleszyna na terenie gminy Kościelec. Uzasadniając, że gmina Kościelec należy do kategorii gmin rolniczych, a gospodarka gminy Kościelec to przede wszystkim produkcja rolnicza. Istniejące na terenie gminy cieki wodne w okresach suchych powinny nawadniać użytki rolne, natomiast w okresach zagrożenia powodzią winny służyć ochronie przeciwpowodziowej. Zatem nadrzędnym celem jest tu zapewnienie dobrego stanu wód i urządzeń przy zapewnieniu dostatecznej ich ilości dla potrzeb człowieka, jak i środowiska naturalnego. Dzisiaj wiemy już, że roboty utrzymaniowe na rzece Kiełbaska Duża zostaną wykonane w bieżącym roku. Ponownie w tym roku zwróciliśmy się z pismem, aby wzięto również pod uwagę wykonanie prac utrzymaniowych na Teleszynie.